Literacka, naukowa i dziennikarska mobilizacja trwa. Lubuskie Wawrzyny dopiero za miesiąc, ale czas, do kiedy można składać pracę, już się kurczy. Żeby tradycji stało się zadość? Tak, na scenie Biblioteki Norwida puszyli się laureaci poprzednimi laty. W tym roku literaci o Lubuski Wawrzyn powalczą już po raz 21. Od kiedy jestem sekretarzem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, to na brak frekwencji nie mogę narzekać. Każdego roku literaci dopisują i tak samo jest również w tym roku. Organizatorzy oszczędnie uchylają rąbka tajemnicy. Nieoficjalnie wiadomo, że kandydatów do walki o Wawrzyn naukowy w tym roku jest znacznie mniej. Zeszłoroczny zwycięzca, pani Anna Zielińska, napisała książkę dotyczącą językoznawstwa, mowa pogranicza, tutaj dotyczącą naszych terenów. Dwa lata wstecz laureat, pan dr Przemysław Bartkowek, napisał książkę o harcerstwie lubuskim, więc tematyka jest dosyć różnorodna. Różnorodnie również w dziennikarstwie. Jurorzy mają twardy orzech do zgryzienia. Do wyścigu w kategorii Wawrzyn dziennikarski stają informacja, publicystyka i reportaż. Prasa, radio i telewizja. Tematyka dotyczy wyłącznie spraw regionu, a więc musi dotyczyć województwa lubuskiego. I nie ma tutaj znaczenia, czy to będą dziennikarze publicyści, czy to będą dziennikarze z zakresu gospodarki, czy zajmujące się tematyką sportową. W tym roku zwycięzcy opuszczą tę salę z 5000 zł brutto. Książki i prace, które powalczą o tytuł Wawrzynu Lubuskiego, można zgłaszać do 23 stycznia. Szczegóły konkursu na stronie internetowej Biblioteki Norwida.